Cześć, siemanko, witajcie na kanale Cannabis Spot. Dzisiaj lecimy z recenzją medyczniaka, ale nietypowego, bo jest to odmiana hybrydowa, ale nie chodzi tu o ratio satiwy do indyki, tylko o stężenie THC, które wynosi 8%, do stężenia CBD, które wynosi 7%, czyli odmiana od Spectrum Therapeutics Canopy Growth 8 i 7. Zapraszam do odcinka i zaraz dowiecie się, co dzisiaj mamy zaplanowane dla Was. No i co, znajdujemy się już w Parku Chorzowskim, w zjawiskowym ogrodzie japońskim i zaczynamy w takim razie już pełnoprawnie recenzję i teścik odmiany Penelope albo Skunkhaze. No właśnie, jest tu pewna nieścisłość, jeśli chodzi o nazwę od Spectrum Therapeutics. Generalnie na opakowaniu, jak widzimy, Spectrum Therapeutics Canopy Growth 8% THC, 7% CBD. Początkowo wypuszczali tę odmianę pod nazwą Penelope. Ogólnie jeszcze potoczna nazwa to Skunkhaze, a to z racji tego, że rzepami macierzystymi tej odmiany jest właśnie legendarny Skunk 1 i legendarny Haze, więc kombinacja tych dwóch członów Skunkhaze to również nazwa potoczna tej odmiany. Więc co, może sobie zaczniemy, tu jeszcze oczywiście mamy fajną ulotkę od Spectrum, do której za chwilkę sobie zajrzymy, tam też dowiecie się wszystkich szczegółów, ja się tym wspomogę, bo tutaj są naprawdę zawarte pomocne i wartościowe informacje, ale zacznijmy sobie od warstwy sensorycznej, czyli klasycznie zapach, wygląd i ogólnie jak prezentuje się wnętrze opakowania. Klasyczne też czarne pudełko od Canopy Growth i zajrzymy do środka, powąchamy. Ok. Już jakieś nutki mnie tu uderzyły. Zaznaczę, że jestem lekko po okresie chorobowym, więc jakieś tam niuanse w moich nozdrzach jeszcze mogą być poblokowane i wszelkie moje doznania sensoryczne, ale czuję tu ewidentnie zapaszek. Taki aromat, powiedziałbym, leśny, ziemisty, ziołowy. Nie jest to zapach, który powala nas z nóg, ale jest jak najbardziej ok, przyjemny i myślę, że tutaj już mogę zaprezentować największego topka, który tutaj znajduje się w tym opakowaniu, więc spojrzymy sobie na tego największego przedstawiciela, jeśli chodzi o topki. No, Spectrum Therapeutics, muszę przyznać, nigdy nie zawiodło mnie w kwestii topków. Zawsze partie, które dostawałem, zawsze posiadały topka, na którym można ładnie zawiesić oko. Są co prawda i takie mniejsze pypcie, i takie większe topki. Tutaj mamy bardzo dużo odcieni zieleni, ciemna zieleń, jasna, taka bardziej wpadająca już w brąz, w pomarańcz. Pojedyncze włoski tutaj nam też wystają. No i warstwa trichomów na wysokim poziomie. To co, czas może przejść sobie do tej krótkiej broszurki, żeby dowiedzieć się najbardziej podstawowych informacji. Więc co, na tym żółtym i czerwonym kółku mamy przedstawione ogólne działanie CBD i THC, więc tutaj możemy zobaczyć właśnie działanie tych stężeń, a poniżej znajdziemy informacje już na jakie dokładnie objawy, na jakie powikłania, problemy będzie idealnie znajdować swoje zastosowanie ta odmiana. Generalnie jeśli chodzi o stany zapalne, fibromialgia, czyli ogólnie właśnie problemy z przewlekłym bólem, z bólem mięśni, w tych miejscach uciskowych, spastyczność mięśni, to głównie za sprawą tego silnego stężenia CBD, czyli właśnie 7%, które znajduje się w tej odmianie. I ogólnie jeśli chodzi o zaburzenia nastroju, takie rzeczy jak właśnie problemy na naszej warstwie psychologicznej, czyli jakaś depresja, przewlekły stres, to wszystko będzie jako spektrum takich problemów, na które właśnie dostaniemy receptę i naszą hybrydę 8-7 od Canopy Growth. Przy tych problemach kuracja właśnie tą odmianą będzie jak najbardziej efektywna. Myślę, że sama odmiana znajdzie też swoich zwolenników w osobach, które dopiero zaczynają terapię medyczną marihuaną i boją się trochę tych silniejszych procentowo odmian, jeśli chodzi o THC. Przypomnijmy, że jeśli chodzi o standardy w stężeniach odmian medycznych, to CBD nigdy nie wykraczało nam poza 1%, a jeśli chodzi o THC, mieliśmy tutaj 18, 20, 22. W tym momencie taka hybryda będzie idealną odmianą dla osób, które właśnie szukają tego takiego przyjemnego efektu psychoaktywnego, nie takiego przytłaczającego, więc osoby początkujące będą, myślę, zadowolone z użytkowania tej odmiany. Osoby, które są doświadczonymi pacjentami, również będą zadowolone z tej odmiany. Myślę, że też znajdą coś dla siebie w tym działaniu terapeutycznym. Jeszcze wspomnimy właśnie o tych terpenach, które też są tutaj zresztą wypisane, więc mamy alfa-pinen, beta-mircen, beta-kariofilen. To są trzy główne terpeny, które znajdziemy właśnie w tej odmianie. Stąd też właśnie taki zapach sosnowy, troszkę pieprzny, ziemisty, przyprawowy. To właśnie za sprawą tych terpenów. Zgaduję, że mogę mieć trochę skwaszoną mordę na tym nagraniu, ponieważ właśnie słońce, które już od rana nas pieści w dzisiejszy dzień, po prostu rezi mnie strasznie. Ale lepiej, żebyście wy mieli dobre kadry, ładne i piękne, niż żeby moja morda taka była. Dobra, skruszone, czas sobie zapakować, ja sobie tutaj podwyższę kolanka, żeby było wygodniej. W ogóle ten susz jest przepięknie zielony, jak go już w ogóle skruszymy. Nawet nie muszę się nachylać nad tackę, bo ten aromat, który nie do końca pasowywał się w moje gusta, przy powąchaniu pudełka, jak już jednak rozkruszymy topka,
no to jest mocno wyczuwalny i jakiś taki przyjemniejszy. Ale żeby tak też nie chwalić jeszcze w pełni tej odmiany, no to powiem, że reszta zapachów i aromatów z innych odmian od Spectrum Therapeutics, czyli czy to był Baker Street, czy Red Number 2, Lemon Skunk, no to te zapachy w ogóle deklasowały wszystkie odmiany medyczne. Przy tej jest po prostu w porządku, zapaszek jest przyzwoity, ale zaraz przekonamy się, jak właśnie z działaniem takiej hybrydy. Z racji, że mamy tutaj właśnie duże stężenie CBD, bo jest to 7%, tak jak już wspomniałem, przy odmianach medycznych z reguły nie przekraczało to 1%, to testujemy sobie pierwszą sesję na trochę mniejszej temperaturze niż zwykle to robię. Damy 190, to i tak jest wysoka temperatura, ale ja lubię startować w tych recenzjach i testach już z ponad 200-stopniowego progu, więc to i tak będzie mniej niż zwykle. Po prostu do takich temperatur jestem przyzwyczajony. 7% CBD przy odmianie medycznej to naprawdę będzie sporo. Przypominam, że na przykład tyle procent stężenia średnio mają nasze susze CBD w Cannabis Spocie, które nie przekraczają 0,2% THC, więc jest to naprawdę odczuwalne stężenie. Przy waporyzacji będziemy czuli właśnie z reguły pierwsze efekty na naszej twarzy. Ja na przykład czuję, jak tutaj policzki mi się napinają, gdzieś mięśnie w okolicach klatki piersiowej, więc przy takim stężeniu jak najbardziej takie efekty cielesne będą odczuwalne. No i zobaczymy, jak z tym 8% THC. Jest to, można powiedzieć, niespełna trzykrotnie mniej niż w przypadku tych innych odmian medycznych, więc zobaczymy, jak ten efekt psychoaktywny, czy będzie jakkolwiek odczuwalny, zauważalny, więc to zaraz przekonamy się. No i startujemy 190 stopni. Myślę, że następną sesję pójdziemy już trochę wyżej, ale to przy następnych atrakcjach, które mamy zaplanowane już w tym filmie. Okej. Okay. I nie wiem, czy widzieliście naszą rolkę, Shortsa, który zapowiadał właśnie odcinek z recenzji tej odmiany. Tam właśnie wspomniałem, że w smaku nic ciekawego. No i tu przyznam właśnie, że aromat jeszcze jako tako przystępny, tak w smaku jest to takie zwykłe CBD dla mnie, czyli głównie posmak taki słonecznikowy, trawiasty, lekko leśny, ale nawet tej takiej sosny i pikanterii tutaj nie czuję w smaku. Taki trochę bezpłciowy, bym powiedział, bez takiej jakiejś pełnej warstwy smaku. Więc też osoby, które nie do końca lubią smak waporyzacji, ogólnie w większości na przykład medycznych odmian, czy jest to dla nich problem, to w tej odmianie myślę, że to będzie idealnie się sprawdzać, bo smak jest naprawdę neutralny. No para już się, myślę, rozkręciła na maksa przy tych 190 stopniach, więc pozwólcie, że ja sobie na spokojnie dokończę sesję i zaraz jeszcze oczywiście skonfrontujemy się z moimi przemyśleniami. No i co, jestem już po sesji, więc szybko podsumujemy sobie moje doznania po tych 190 stopniach. Myślę, że tam było takie 0,15 grama tego Spectrum Therapeutics z Penelopy. Muszę powiedzieć, że jest to odmiana, która idealnie balansuje na takim poziomie jednocześnie motywacji, lekkiego pobudzenia, a jednocześnie też nas przyjemnie rozluźnia, odstresowywuje i jednym słowem chilluje. Nie robi tego w żaden sposób właśnie tak zaborczo, jeśli chodzi o to psychoaktywne działanie. No dla mnie, dla osoby, która jest pacjentem już od dłuższego czasu, jest przyzwyczajona do tych mocniejszych odmian typu właśnie 20 czy nawet 22% THC, to działanie psychoaktywne jest naprawdę w tym momencie jak takie leciutkie gilgotanie piórkiem mojego umysłu, czyli troszkę jest takie nietypowe, ale jest naprawdę przyjemne. Zaczyna się właśnie to działanie od takiego przyjemnego fokusu, koncentracji na umyśle, jesteśmy dosyć tacy właśnie pobudzeni, powoli generalnie rozlewa nam się to rozluźnienie i odprężenie na ciele. Myślę, że tak utrzymuje się z takie 2 godzinki, coś takiego, więc dlatego właśnie udamy się za chwilkę na siłownię zobaczyć, jak z tym cielesnym rozluźnieniem i odprężeniem, czy takie podstawowe ćwiczenia będą dla nas w tym momencie problematyczne, czy nie. A na ten momencik ja się czuję naprawdę błogo. No, wracamy już do auta i w sumie naszła mnie taka przekminka, jak sobie tak spaceruję, że przede wszystkim właśnie fantastycznie się spaceruje. Naprawdę, jeśli ktoś mieszka nawet właśnie tutaj w pobliżu Parku Chorzowskiego, bierzemy sobie wapka, waporyzujemy taką penelopkę i idziemy sobie na przepiękny spacer. Jest, nie wiem, 12 bodajże, wtorkowy południe i idzie się świetnie. Jest puściutko, można podziwiać naturę. I przyznam też właśnie, że parę dni temu miałem problemy ze stawem kolanowym, troszkę mi tam coś skrzypiało i niewygodnie mi się chodziło, a teraz spaceruję sobie w najlepsze, w ogóle już właśnie z torbą pełną sprzętu na siłownię i jest błogo, pięknie, po prostu zajebiście, no. Jest kozacko. Dobra, nie wiem, czy mnie słychać, czy nie słychać, ale jak widać, przenieśliśmy się już na siłownię, zmieniliśmy sprzęcior Sony A7 III na iPhone'a 15 Pro Max.
Więc miłośnicy i lovelasy wideo, dajcie znać, jak zmiana jakości. A my sobie zaczynamy. Ja sobie przede wszystkim odpaliłem jeszcze drugą sesję z tego nabicia przed wejściem na siłownię. No i zaczynamy rozgrzewkowo. Najpierw taki spokojny spacerek, ale że spacerek już mieliśmy, to powolutku będę sobie no takiego truchcika zmieniał. Rozciągniemy się i myślę, co, zrobimy sobie parę takich ćwiczonek na każdą partię ciała, bez jakichś większych ciężarów, po prostu, żeby rozruszać swoje ciałko, bo dawno mnie na siłowni nie było i zobaczymy, czy przy akompaniamencie Penelopy będzie to niesamowicie przyjemne przeżycie. Dobra, ten Fame ma następny, nie? Boxdela wyrzucili, to teraz ja zastępuję włodarza. O, wow, czekaj. Nie fajnie, już jestem spompowany. No, jednak dawno nie uderzałem w worek, energiczne zajęcie. Dobra, idziemy się najpierw normalnie rozciągnąć, bo póki co sobie zwizaliśmy siłownię. Szybkie kręcenie główką, szybkie bareczki. Dobra, myślę, że taki rozgrzewkowy format nam wystarczy. Czuję się naprawdę swobodniej tak po tej Penelopie, więc myślę, że przejdziemy sobie już szybko. Może jeszcze coś po drodze sobie podociągam, ale myślę, że idziemy już na pierwsze ćwiczonko. I lecimy na niskim ciężarze, żeby na razie nam było przyjemnie. Dobra, przyjemnie już tutaj boczki rozruszane. Dobra, przenosimy się po tych pleckach na prostą maszynkę do wypychania klatki piersiowej i powiem wam, że po tej odmianie naprawdę idealnie czuć te partie mięśniowe, nad którymi pracujemy, które w danym momencie robimy, bo ja tutaj skrzydełka czuję idealnie po tym podnoszeniu. Więc przenosimy się teraz na wypychanie, żeby poczuć troszkę klatkę i lecimy. No, klatę czuć idealnie. Fajnie, fajnie, fajnie czuć cycochy, no. Powiem wam, że na tricepsie najbardziej czuć teraz skumulowanie całej tej siły. Przed chwilą robiłem bicepsa, było ok, ale na tricu to jest, nie wiem, jedno z moich ulubionych ćwiczeń na trica. I naprawdę ta penelopka daje 300% wyczuwalność wszystkich ścięgien, mięśni, tego wszystkiego, co nam się tutaj rusza. Jest naprawdę kozacko, więc mega przyjemny trening póki co. Dobra, łyczek izotonika. I zatracamy się w tym, co najlepsze, czyli nóżki. Dobra, w ogóle możecie spojrzeć. Niby galaretka, ale nagle sztaba. Sztaba. Yeah. Dobra. To by było na wszystko z tych ćwiczonek, myślę. Musiałem ostrożnie na tej suwnicy, bo tak jak już mówiłem w poprzedniej części tego odcinka, troszkę miałem coś z kolankiem, nie tak? Ale już jest raczej git, ale wolałem nie szaleć na tej suwnicy i ogólnie na tych wszystkich ćwiczeniach, nie? To były takie lejtowe, niższe ciężary, ale skupialiśmy się na dokładności i prawidłowości tych ćwiczeń. I tak pewnie jakieś gymowe wariaty mnie zjadą w komentarzach i zjedzą, ale no, to jest mój pierwszy trening po chyba dwuletniej przerwie, więc po prostu lekko się chciałem rozruszać, zasmakować siłowni i delektować się mięśniowym rozluźnieniem i odprężeniem po Penelopie, więc kończymy. No to co, klasyczne podsumowanie na sklepie i co? Odmiana Penelope, Skunk Haze czy Canopy Grove 8-7, zwał jak zwał. Ważne, że odmiana faktycznie mega kompletna i zjawiskowa dla mnie i przede wszystkim przyjemna i w żaden sposób nie zbytnio angażująca naszej, że tak powiem, no, główki, umysłu, więc co? Z pewnością polecam osobom, które jeszcze na przykład nie miały styczności z medycznymi odmianami marihuany. Osoby, które na przykład boją się tych mocniejszych odmian albo czują zbyt duże przytłoczenie tego THC i tej wyższej zawartości, więc idealna odmiana, żeby odejść od tych mocarzy
i delektować się właśnie czymś przyjemniejszym, lekkim i przede wszystkim jeśli chcemy się skupić na takim działaniu terapeutycznym, czyli wszelki relaks, odprężenie, no to ta odmiana świetnie sobie radzi z takimi dolegliwościami. I tak jak teraz byliśmy też na siłowni, ja przy jednej serii wystarczyło mi po prostu 10 powtórzeń i czułem każdy pojedynczy mięsień danej partii, którą w danym momencie robiłem. Czyli jak zaczęliśmy sobie już od tych pleców, elegancko czułem co jest skrzydełka, biceps. No, tak jak powiedziałem na nagraniach, triceps najbardziej mnie spompował przy tej jednej serii. Także czuć faktycznie każde pojedyncze ścięgno, które mamy w naszym ciele i perfekcyjnie mi się przeprowadziło ten trening przy użyciu właśnie tej odmiany. Taka odmiana jak 7 i 8 od Canopy Growth myślę sprawdzi się idealnie dla każdego konsumenta, czy to początkującą osobę, jeśli chodzi o właśnie terapię, czy osobę już doświadczoną. I jeszcze jak sobie elegancko chodziliśmy i spacerowaliśmy w parku, no to przede wszystkim poprawa nastroju i to takie działanie właśnie przeciwdepresyjne, przeciwlękowe, idealnie nam poprawia humor. Ja byłem uśmiechnięty, super mi się spacerowało. I jeszcze jeden aspekt, o którym nie wspomniałem, a zawsze o nim zapominam, czyli właśnie poprawa apetytu. Ta odmianka bardzo elegancko wprowadza nas w taki stan, że naturalnie głodniejemy i chwilę, myślę, że to jest tak pół godzinki, godzinkę po użytkowaniu już jesteśmy gotowi, żeby coś sobie przekąsić, więc po tym treningu tym bardziej ja sobie zgłodniałem i zaraz pójdę sobie coś zjeść, ale już oczywiście nie będziemy przedłużać tego odcinka, więc naprawdę pełne działania terapeutyczne w przyjemnej formie hybrydowej, 8% THC, 7% CBD, super naprawdę odmianka i sprawdzajcie wasze apteki i obecne promocje, bo naprawdę możemy ją tanio wyrwać. I to by było wszystko w tym odcinku, ja się z wami żegnam i zapraszam do nadchodzących kolejnych recenzji. Cześć ją, na razie.